ukończono odtwarzanie profilu. A może Shepard urodziła się na Ziemi, ale nie ma wzmianki o jej rodzinie. Ona nie ma rodziny. Wychowała się na ulicy. Potrafi o siebie zadbać. Dała sobie radę podczas blicu. Sama zatrzymała wroga, czekając na posiłki. Tylko dzięki niej Elysium nie jest wypalonym gruzowiskiem. Nie możemy kwestionować jej odwagi. Ludzkość potrzebuje bohatera. Shepard to najlepszy wybór. Zorganizuję spotkanie. Przekaźnik Arcturus Prime w zasięgu. Zaczynam procedurę skoku. Komandorze? Procedura rozpoczęta. Obliczam czas skoku oraz współrzędny cel. Przekaźnik gotowy. Mam wektor podejścia. Wszystkie stanowiska gotowe do skoku. Silniki sprawne. Systemy nawigacji sprawne. Pozostałe systemy sprawne. Włączono tryb cichego lotu. Dryf tuż poniżej 1500K. 1500 to dobry wynik. Kapitan będzie zadowolony. Nienawidzę tego kolesia. Nilus się pochwalił. Więc go nienawidzisz. Umiesz trafić do wielkiego ucha podczas wizyty w kiblu, tak? I pewnie jesteś z tego dumny. A ja właśnie przeskoczyłem przez pół galaktyki i trafiłem w cel wielkości szpilki. To dopiero osiągnięcie. Poza tym obecność widma to kłopot. Nie podoba mi się, że tu jest i możesz nazwać mnie paranoikiem. Jesteś paranoikiem. Rada współfinansowała ten projekt. Mają prawo doglądać własną inwestycję. To wersja oficjalna. Tylko idioci w takie wierzą. Dość! Trwa misja, zachowujcie się! Przepraszam, komandorze. Joker, proszę o raport. Opuściliśmy przekaźnik masy, kapitanie. Systemy maskujące włączone. Wszystko wygląda w porządku. W porządku. Znajdźcie konwoje i podłączcie nas do sieci. Chcę, żeby raporty z misji trafiły do dowództwa przymierza, zanim dotrzemy do Eden Prime. To jest, kapitanie. Lepiej się przygotujcie, sir. Nilus już do was idzie. Już tu jest, poruczniku. Przyślijcie komandora Sheparda na odprawę do pomieszczenia komunikacyjnego. Słyszeliście, komandorze? Już idę. Zauważyłeś, że kapitan zawsze jest taki trochę wkurwiony? Tylko kiedy rozmawia z tobą. Komandorze Shepard, miałem nadzieję, że przyjdziesz wcześniej. Możemy porozmawiać. Kapitan powiedział, że spotka się ze mną tutaj. Zaraz tu przyjdzie. Interesuje mnie Eden Prime. Słyszałem, że jest tam pięknie. Nigdy tam nie byłam. Ale dużo o nim wiesz. To symbol dla twojego ludu, nieprawdaż? Dowód na to, że ludzie potrafią strzec swoich kolonii, a nie tylko je zdobywać. A przy okazji uważasz, że jest tam bezpiecznie?
Jeśli masz coś do powiedzenia na ten temat, nie krępuj się. Twój lud nadal jest jeszcze naiwny, Shepard. Galaktyka bywa bardzo niebezpiecznym miejscem. Czy przymierze zdaje sobie z tego sprawę? Chyba czas powiedzieć komandorowi, co my tu właściwie robimy. To nie jest zwyczajny lot próbny. Ktoś mi w końcu wyjaśni, o co chodzi? Mamy zabrać z Eden Prime pewien ładunek. Misja jest ściśle tajna. Dlatego potrzebowaliśmy sprawnych systemów maskowania. Z pewnością istnieje powód, dla którego nie powiedzieliście mi o tym, sir. To rozkaz z samej góry, komandorze. Informacja przekazywana wybranym i tylko w razie potrzeby. Zespół prowadzący wykopaliska na Eden Prime odkrył jakiegoś rodzaju nadajnik. Proteański. Myślałam, że proteanie zniknęli 50 tysięcy lat temu. Ich dorobek przetrwał. Przekaźniki masy, cytadela, napęd naszego statku. To wszystko proteańska technologia. To może być grubsza sprawa, Shepard. Ostatnio, gdy ludzkość dokonała podobnego odkrycia, nasza technologia skoczyła do przodu o co najmniej 2 stulecia. Na Eden Prime nie posiadają nawet odpowiedniego sprzętu, żeby zbadać coś takiego. Dlatego musimy przetransportować nadajnik do Cytadeli. To nie tylko wewnętrzna sprawa ludzi, komandorze. To odkrycie może wpłynąć na wszystkie gatunki w Radzie. Czemu nie zatrzymaliśmy nadajnika dla siebie? Wy, ludzie, nie macie najlepszej reputacji. Uważa się was za samolubnych, a nawet niebezpiecznych. Zbyt chaotycznych, zbyt niezależnych. Zdobycie nadajnika i udostępnienie go do badań polepszy stosunki z Radą. Poza tym, inne gatunki wiedzą o proteanach więcej od nas. Nie jestem tu tylko z powodu nadajnika, Shepard. Nilus chce was ujrzeć w akcji, komandorze. Ma was ocenić. O co tu chodzi, kapitanie? Przymierze od dawna czyniło starania, by odgrywać większą rolę w polityce międzygwiezdnej. Chcemy mieć coś do powiedzenia w Radzie Cytadeli. Widma reprezentują władzę i autorytet Rady. Gdyby człowiek wstąpił w ich szeregi, byłby to dowód uznania dla zasług przymierza. Udało ci się zatrzymać szturm podczas blicu. To nie tylko kwestia odwagi, ale i niebywałych umiejętności. Dlatego właśnie twoją kandydaturę zgłosiłem Radzie. Dlaczego Turianin chce człowieka w szeregach widm? Nie wszyscy Turianie gardzą ludźmi. Niektórzy widzą potencjał waszego gatunku. Wiemy, co macie do zaoferowania galaktyce i widmom. Bardzo trudno wybrać kogoś, kto ma poszukiwane przez nas umiejętności. Nie dbam o to, kim jesteś, Shepard. Oby tylko twoje zadania były dobrze wypełnione. Zakładam, że wyjdzie to przymierzu na dobre. Owszem, Ziemia na tym skorzysta. Dlatego liczymy na was, Shepard. Komandorze, muszę sprawdzić wasze umiejętności. Eden Prime będzie pierwszą z kilku wspólnych misji. Będziesz dowodzić oddziałem naziemnym. Dotrzecie do nadajnika i jak najszybciej dostarczycie go na statek. Nilus będzie wam towarzyszyć jako obserwator. Co wiecie o proteanach? Tylko to, czego nauczyli nas w szkole. Była to zaawansowana technicznie rasa, która 50 tysięcy lat temu rządziła galaktyką, a później zniknęła. Nikt naprawdę nie wie, jak ani dlaczego. Słyszałem mnóstwo teorii. Natomiast wszyscy zgadzają się, że bez nich galaktyczna cywilizacja nie wyglądałaby tak jak dziś. Cytadela jest sercem społeczności galaktycznej. Bez przekaźników masy podróże międzygwiezdne nie byłyby możliwe. Mamy wobec protean dług wdzięczności. Zanim wylądujemy, chciałabym się czegoś dowiedzieć o Eden Prime. To spokojna kolonia rolnicza, ale ma dla nas wielkie znaczenie symboliczne. To jedna z najstarszych i najlepszych kolonii, jakie mamy. To tu okazało się, że jesteśmy w stanie tworzyć własne kolonie w galaktyce. Znaleźliśmy dla ludzi miejsce poza Ziemią. Eden Prime symbolizuje wzrost znaczenia ludzkości. Jest dowodem, że nasz gatunek jest gotowy do podboju kosmosu. A teraz będzie znana jako świat, gdzie ludzie dokonali odkrycia, które zmieniło oblicze galaktyki. Dlaczego ten nadajnik jest taki ważny?
Bo wszystkie zaawansowane cywilizacje galaktyczne opierają się na technologii Protean. Gdyby ludzkość nie odkryła zakopanych na Marsie proteańskich ruin, ciągle tkwilibyśmy na Ziemi. A tam był tylko niewielki magazyn danych. Kto wie, co można znaleźć w takim nadajniku? A jeśli to dane na temat broni? Plany, schematy? Nie możemy pozwolić, żeby to wpadło w ręce kogoś innego. Na przykład komu? Trawers Attykański nie jest najbezpieczniejszym sektorem w przestrzeni Cytadeli. Pełno tu piratów i grup przestępczych. Mogą zaryzykować atak na statek Przymierza, jeśli stawką jest proteański nadajnik. A w dodatku Eden Prime leży przy samej granicy z systemami Terminusa. Trawers Attykański jest pod ochroną Cytadeli. Jeśli systemy Terminusa zaatakują, zostanie to uznane za akt agresji. Teoretycznie tak. Lecz niektóre z gatunków zamieszkujących Terminus zaryzykowałyby wybuch wojny. Ostatnią rzeczą, jakiej pragnie Rada, jest konflikt z systemami Terminusa. Dlatego chcemy uniknąć rozgłosu. Proszę wydać rozkaz, kapitanie. Powinniśmy zbliżać się do... Kapitanie, mamy problem. Co jest, Joker? Przekaz z Eden Prime, sir. Proszę spojrzeć. Wrzuć to na duży ekran. Na ziemię! Atakują nas! Mamy poważne straty, powtarzam! Mamy poważne straty! Wielu miejsca kraje! Musimy się ewakuować! Przeciwnik pojawił się znikąd! Potrzebujemy... Po tym następuje zupełna cisza. Zero komunikacji. Nic. Przewiń do 38,5 i zatrzymaj. Raport sytuacyjny, Joker. 17 minut do lądowania. Brak innych okrętów w rejonie. Wprowadź nas szybko i po cichu. Misja właśnie się skomplikowała. Mała grupa uderzeniowa nie zwróci na siebie uwagi. To najlepszy sposób na zabezpieczenie nadajnika. Zabierzcie sprzęt, spotkamy się w ładowni. Powiedzcie Alenko i Jenkinsowi, żeby się szykowali. Włączam systemy maskowania. Ktoś tu nieźle kopał, kapitanie. Komandorze, od waszej ekipy zależy powodzenie całej operacji. Ruszajcie w stronę wykopaliska. Co z ocalałymi, kapitanie? Pomoc ofiarom jest celem drugorzędnym. Przede wszystkim nadajnik. Podchodzimy do punktu zrzutu numer 1. Ilus, idzie pan z nami? Pracuję sam. Tak będzie szybciej. Nilus dokona zwiadu. Będzie przesyłać nam raporty o sytuacji. Poza tym cisza radiowa. Nie chcę nadstawiać karku za Turianina, sir. Nilus jest po naszej stronie. Pomoże odnaleźć nadajnik. I chcę, żebyście zostali w pełnej gotowości, sir. Teraz misja należy do was, Shepard. Powodzenia. Podchodzimy do punktu zrzutu numer 2. Wokół statku bezpiecznie, komandorze.
Dzięki za pomoc, komandorze. Nie sądziłam, że przeżyję. Sierżant artylerii Ashley Williams z 212. Wy tu dowodzicie? Raport sytuacyjny, Williams. Byliśmy na patrolu, kiedy nastąpił atak. Próbowaliśmy wysłać sygnał SOS, ale odcięli łączność. Od tego czasu walczę o życie. Gdzie reszta waszego oddziału? Próbowaliśmy zawrócić do nadajnika, ale wpadliśmy w zasadzkę. Nie wiem, czy ktokolwiek poza mną. Chyba tylko ja ocalałam. Wiecie, z czym mieliście do czynienia? Myślę, że to gety. Gety nie opuściły Mgławicy od prawie 200 lat. Skąd więc się wzięły? Gety najwidoczniej przybyły po nadajnik. Wykopalisko jest niedaleko stąd, za tym wzniesieniem. Nadajnik wciąż może tam być. Chodźcie z nami, Williams. Potrzebujemy tego nadajnika. Tak jest, pani komandor. Czas się odegrać. Co jeszcze wiesz o getach? Tylko tyle, ile pamiętam z lekcji historii w szkole. To żyjące maszyny. Syntetyczne formy życia stworzone przez Quarian kilka wieków temu. Miały być źródłem taniej siły roboczej, ale w końcu zwróciły się przeciwko Quarianom i ich wygnały. Potem zniknęły za mgławicą Perseusza. Od tego czasu niewiele o nich słyszano. Co wydarzyło się przed atakiem? Kilka dni temu zostaliśmy wysłani, aby zabezpieczyć ten teren. Wyglądało to na zwykły patrol do chwili ataku getów. Nie mieliśmy pojęcia, że nadchodzą. Co się stało z badaczami na wykopaliskach? Nie wiem. Rozbili obóz w pobliżu nadajnika. Był z nimi oddział 232. Może im się poszczęściło. Powiedzcie mi wszystko, co wiecie o tym nadajniku. Chcieli przedłużyć linię kolei i rozbudować kolonie. Rozpoczęto wykopy. Kilka tygodni temu odkryto tu jakieś proteańskie ruiny i nadajnik. Wzbudziło to zainteresowanie chyba każdego naukowca w kolonii. Wtedy właśnie przysłali nas tutaj. Mieliśmy zabezpieczyć teren. Nie wiem zbyt wiele, ale słyszałam, że to może być największe naukowe odkrycie stulecia. Ruszamy. Ładunki wybuchowe. Pewnie podłożyły je gety. Szybko! Musimy je znaleźć i wyłączyć.
Normandia, nadajnik zabezpieczony. No nieźle. Prosimy o natychmiastową działająca ewakuację. Technologia Protean. Niesamowite. Pierwszy raz widzę coś takiego. Coś musiało go uaktywnić. Przyjęłam, Normandia. Czekam. Zidentyfikowaliśmy statek, który wylądował na Eden Prime. To Normandia. Należy do Przymierza. Dowodził nią kapitan Anderson. Udało im się ocalić kolonię. A nadajnik? Jeden z ludzi mógł go uruchomić. Pani doktor? Doktor Chakwas? Chyba właśnie się budzi. Martwiliśmy się o was, Shepard. Jak się czujecie? Jak tu trafiłam? Ile czasu byłam nieprzytomna? 15 godzin. Myślę, że coś się stało z nadajnikiem tam na dole. To moja wina. Musiałem uruchomić jakieś pole ochronne. Trzeba było zepchnąć mnie z drogi. Gdzie jest teraz nadajnik? Co się z nim stało? Nadajnik eksplodował. Pewnie jakieś przeciążenie systemu. Wybuch pozbawił cię przytomności. Razem z Williams przenieśliśmy cię z powrotem na statek. Co mi się stało, pani doktor? Pod względem fizycznym nic wam nie jest. Wykryłam jednak niezwykłą aktywność mózgu. Anormalne fale beta. Zaobserwowałam również wyraźnie szybsze ruchy gałek ocznych, objawy kojarzone zwykle z intensywnym śnieniem. Widziałam, nie jestem pewna co. Śmierć, zniszczenie, to nie ma sensu. Włączę to do mojego raportu. Może... O, kapitan Anderson. Jak się ma pacjent, pani doktor? Odczyty w normie. Wygląda na to, że wszystko w porządku. Dobrze to słyszeć. Shepard, muszę z wami porozmawiać. Na osobności. Tak jest, kapitanie. Będę w mesie, jeśli będziecie mnie potrzebować. Wygląda na to, że nieźle oberwaliście od tego nadajnika. Na pewno wszystko w porządku. Czyżbyśmy zostawili starszą sierżant Williams na Eden Prime? Doszedłem do wniosku, że przyda nam się jeszcze jeden doświadczony żołnierz. Została przeniesiona na Normandię. Williams jest dobrym żołnierzem. Zasługuje na to. Porucznik Alenko jest tego samego zdania. Dlatego właśnie włączyłem ją w skład naszej załogi. Nie lubię, jak giną żołnierze, którymi dowodzę. Śmierć Jenkinsa to nie wasza wina. Odwaliliście kawał dobrej roboty, Shepard. Wywiad spieprzył sprawę, ser. Nie mieliśmy pojęcia, w co się tam pchamy. Dlatego wszystko szlak trafił. Getty przez ponad 2 stulecia nie pokazywały się poza mgławicą, komandorze. Nikt nie mógł tego przewidzieć.
Chcieliście się ze mną zobaczyć na osobności, kapitanie? Nie będę kłamać, Shepard. Jesteśmy w dupie. Nilus nie żyje. Nadajnik zniszczony. Mamy inwazję getów. Rada zażąda wyjaśnień. Gety zrównałyby całą kolonię z ziemią, gdybym ich nie powstrzymała. Poprę was i wasz raport, Shepard. Dla mnie jesteście bohaterem. Ale nie po to tu przyszedłem. Chodzi o Sarena, tego drugiego Turianina. Saren jest widmem, jednym z najlepszych, żywą legendą. Ale jeśli współpracuje z getami, to znaczy, że przeszedł na drugą stronę. Widmo poza kontrolą oznacza kłopoty, zwłaszcza takie widmo. Saren nienawidzi ludzi. Uważa, że za szybko rośniemy w siłę, że za bardzo rządzimy się w galaktyce. Zresztą nie jest odosobniony w swoim przekonaniu. Jednak u większości obcych na myśleniu się kończy. Lecz Saren sprzymierzył się z getami. Nie wiem jak, nie wiem dlaczego. Wiem tylko tyle, że miało to jakiś związek z nadajnikiem. Byliście na miejscu, kiedy nadajnik uległ samozniszczeniu. Widzieliście coś? Jakąś wskazówkę, która mogłaby nam powiedzieć, czego szuka Saren? Tuż przed utratą przytomności miałam jakąś wizję. Wizję? Jaką wizję? Widziałam syntetyków, gety, mordujących ludzi, masakrujących ich. Musimy donieść o tym Radzie, Shepard. Co im powiemy? Że miałam koszmar? Nie wiemy, jaki rodzaj informacji zawierał ten nadajnik. Może zaginioną technologię Protean. Albo plany jakiejś broni masowej zagłady. Cokolwiek to było, zabrał to Saren. Znam Sarena, znam jego podejście do nas. Uważa ludzi za zarazę dla galaktyki. Ten atak był aktem agresji. On poznał tajemnicę tego nadajnika. Dowodzi armią getów, a wszystko zapewne po to, żeby zetrzeć ludzkość z mapy galaktyki. Znajdę jakiś sposób, żeby go pokonać. To nie takie proste. On jest widmem. Może udać się wszędzie i zrobić praktycznie wszystko. Dlatego właśnie potrzebujemy rady po naszej stronie. Udowodnimy, że Saren zdradził, a rada odbierze mu status widma. Skontaktuję się z ambasadorem i zobaczę, czy uda mu się załatwić nam audiencję u rady. Pewnie będzie chciał się z nami zobaczyć, jak tylko dotrzemy na Cytadelę. Powinniśmy być już blisko. Idźcie na mostek i powiedzcie Jokerowi, żeby wprowadził nas do doku. Komandorze, dobrze wiedzieć, że wszystko w porządku. Załoga ciężko zniosła stratę Jenkinsa. Dobrze, że nie straciliśmy ciebie. Na dole było dość ostro. Nie umiem przyzwyczaić się do widoku martwych cywilów. To po prostu nie wygląda dobrze. Przynajmniej powstrzymaliście Sarena przed zniszczeniem całej kolonii. Nie dałabym rady bez was. Jesteśmy Marines. Trzymamy się razem. Szkoda tylko, że straciliśmy Jenkinsa. Szkoda, że nie mogłam nic zrobić, żeby go uratować. Byłem tam. Było dobrze. To tylko pech. To był cholernie ciężki rejs. Pierwsza misja i takie atrakcje. Widmo zabiło drugie widmo. Ciekawe, co będzie dalej. Rada pewnie się nie ucieszy. Prawdopodobnie wykorzysta to, by wymusić kolejne ustępstwa na przymierzu. Orientujecie się w sytuacji. Jesteście zawodowym żołnierzem? Tak jak wielu biotyków. Skoro dysponujemy pewnymi zdolnościami, to może warto na tym zarobić. Poza tym, mój ojciec służył w wojsku. Był dumny z tego, że się zaciągnąłem do armii. A ty jesteś tu z tego samego powodu? Rodzinka wojskowych? Nigdy nie poznałam swoich rodziców. Gdyby chcieli się ze mną spotkać, zrobiliby to kilka lat temu. Ach, racja, Blitz. Domyślałem się, że po tym wszystkim dostaniesz posadę we flocie. Plotka głosi, że kierujemy się w stronę Cytadeli, proszę pani.
Powie mi pani dlaczego? Kapitan liczy, że ambasador załatwi nam audiencję u Rady. Może będziemy mieli okazję opowiedzieć o planach Sarena. To ma sens. Na pewno z przyjemnością posłuchają, że ten fagas już dla nich nie pracuje. Cokolwiek się zdarzy, będziemy gotowi, komandorze. Dobrze, że nic wam nie jest, komandorze. Załoga chętnie usłyszy dobre wieści, zwłaszcza po śmierci Jenkinsa. Jenkins był cennym członkiem załogi. Czuję się winna, że to się stało. Gdyby Jenkins przeżył, nie byłoby mnie tutaj. Jesteście dobrym żołnierzem, Williams. Pasujecie do Normandii. Dziękuję, komandorze. To wiele dla mnie znaczy. W końcu nie każdy zasługuje na gwiazdę Terry. Na dole było dość ostro. Wszystko w porządku? Widziałam już śmierć przyjaciół. Takie jest życie Marines. Ale widzieć, jak wybijają całą jednostkę... Nie umiem przyzwyczaić się do widoku martwych cywilów. Ale i tak, gdyby nie wy, byłoby dużo gorzej. Nie dalibyśmy rady bez was, Williams. Dziękuję, komandorze. Trochę się bałam reakcji załogi i was. Cieszę się, że jestem tu mile widziana. Będziecie tu pasować, Williams. Dzięki, komandorze. W samą porę, komandorze. Właśnie miałem wprowadzić nas do Cytadeli. Spójrz, jak działa to cacuszko. Podatki nie idą na marne. Ten statek jest wielki. To Ascension. Okręt flagowy Cytadeli. Rozmiar to nie wszystko. Chcesz coś powiedzieć, Joker? Technika też się liczy. Popatrz na tego giganta. Przebiłby bariery każdego statku floty przymierza jednym strzałem. Dobrze, że jest po naszej stronie. Tu SSV Normandia. Prosimy o zezwolenie na lądowanie. Normandia, czekajcie na zezwolenie. Możecie rozpocząć lądowanie. Przekazuję was kontrolerowi przymierza. Zrozumiałem, wieża. Bez odbioru. Normandia, kierujcie się do doku 422. Oburzające! Rada wkroczyłaby, gdyby Gety zaatakowały kolonię należącą do Turian. Turianie nie zakładają kolonii na obrzeżach systemów Terminusa, ambasadorze. Ludzkość wiedziała, co ryzykuje, kiedy wkraczała w obręb Trawersu. A co z Sarenem? Nie można tak po prostu zignorować zbuntowanego widma. Żądam podjęcia działań. Nie ma pan prawa czegokolwiek żądać od Rady, ambasadorze. Ochrona Cytadeli bada oskarżenia pod adresem Sarena. O wynikach dochodzenia SOC porozmawiamy podczas przesłuchania, nie wcześniej. Kapitanie Anderson, widzę, że przyprowadził pan całą wycieczkę z Normandii. Tylko oddział z Eden Prime. Na wypadek, gdyby pan miał jakieś pytania. Mam raporty na temat misji. Zakładam, że są prawdziwe.
Tak jest. Wygląda na to, że przekonał pan Radę, żeby udzieliła nam audiencji. Nie byli z tego powodu zadowoleni. Saren to ich najważniejszy agent. Oskarżenie o zdradę jest ryzykowne. Saren stanowi zagrożenie dla każdej ludzkiej kolonii. Musi zostać zatrzymany. Rada musi nas wysłuchać. Wyluzujcie, komandorze. Wasza kandydatura na widmo i tak wisi na włosku. Misja na Eden Prime mogła udowodnić, że umiesz wykonać powierzoną ci robotę. Zamiast tego Nilus zginął, a nadajnik został zniszczony. To wina Sarena, nie jej. Miejmy zatem nadzieję, że śledztwo SOC przyniesie oczekiwane rezultaty. W przeciwnym razie Rada będzie miała doskonałą wymówkę. Proszę pójść ze mną, kapitanie. Musimy omówić kilka spraw, zanim rozpocznie się przesłuchanie. Shepard i reszta, możecie się z nami spotkać w wieży Cytadeli, na najwyższym piętrze. Dopilnuję, żebyście mogli wejść. I dlatego nie cierpię polityków.